Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. No jak tutaj widzicie, pokażę Wam z bliska, czerwona cebulka, śledziki, co tam jeszcze w środku mamy? Czosnek mamy dodany i rewelacyjny sos. Zapraszam na film, dowiecie się w filmie wszystko, co tutaj dodaliśmy. Bardzo proste, bardzo szybkie do przyrządzenia i bardzo smaczne. Pamiętajcie oczywiście po filmie łapka do góry, subskrypcja i dzwoneczek, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz zabieramy się do pracy i zaczynamy przyrządzać rewelacyjną sałatkę z śledzi, czerwonej cebulki i czosnku. No oczywiście zaczniemy od przygotowania sobie śledzi. Jak widzicie, 5 mam tutaj i teraz co z nimi zrobię? Opłukam je zimną wodą 2 razy. Wrzucę sobie do miski, zaleję zimną wodą na około 1,5 godzinki, maksymalnie 2 godzinki, myślę, że wystarczy. Po tych 2 godzinkach zaraz zaczniemy sobie je przygotowywać. Śledzie mam wymoczone chyba dokładnie 2 godzinki. Teraz sobie je tutaj odcedziłem. Niech sobie obciekną. A co teraz zrobimy? Teraz stawiamy sobie trochę wody. Ja mam tutaj taki mały garnek, pół garka sobie wody wlałem i tą wodę wstawiam sobie na gaz. I tą wodę musimy zagotować. A teraz w międzyczasie pokroimy sobie cebulę. Bo tą cebulę, jak sobie pokroimy, wrzucimy sobie na wrzątek, ale dosłownie tylko na 30 sekund. A cebulkę, jak będziemy kroić? Cebulkę bardzo prosto, tylko na pół. I takie prążki, proszę zobaczyć, pół plasterki grubości 0,5 cm. Myślę, że nie mniejsze, bo jak będą za małe, myślę, że nie będą pasować do tej sałatki, ale oczywiście to jest kwestia gustu. Cebulkę właśnie kroimy w takie pół plasterki. Cebulka pokrojona. Woda jeszcze się nie zagotowała, więc teraz w tym czasie zdążymy sobie zetrzeć czosnek. Czosnku, jak widzicie, mam tutaj 6 ząbków, takich naprawdę dość dużawych. I te ząbki albo przeciskamy sobie przez praskę, albo po prostu ścieramy na takiej tarce, właśnie na takich malutkich oczkach. Czosnek starty odstawię sobie na bok, bo właśnie zagotowała się woda, więc teraz parzymy sobie cebulę. Wrzucamy całą cebulę, którą tutaj mamy i zaraz ją szybko przemieszamy i ja ją tutaj sparzę dosłownie 30 sekund, maksymalnie 1 minutka. No jak widzicie, cebula zamieniła się miejscem na durszlaku ze śledziami. No to teraz zajmiemy się śledziami. Śledzie pokroimy sobie w małe kawałki i będziemy przekładać sobie od razu do miski, w której będziemy to wszystko mieszać. Śledzie będziemy kroić na takie kawałki mniej więcej, już Wam pokazuję, 2-3 cm szerokości. No oczywiście możecie sobie pokroić na większe kawałki albo na mniejsze. No to już też w zależności od Waszego upodobania. I śledzie mam tutaj, tak jak już widzieliście, około 5 płatów. Śledzie pokrojone też sobie odstawiam już na bok. Teraz, zanim cebulka jeszcze nam ostygnie, bo jeszcze jest trochę ciepła, zrobimy sobie sos. No ten sos to jest najważniejszy tutaj w tych śledziach. A z czego będziemy robić sos? Już Wam mówię, składników naprawdę nie mamy dużo. Oleju. Olej może być słonecznikowy, może być rzepakowy, może być tak samo oliwa z oliwek. Ja dzisiaj użyję oleju rzepakowego i mam tutaj 75 ml. Dokładny skład, oczywiście pod filmem cały opis. Ocet jabłkowy, drugi bardzo ważny składnik. Octu jabłkowego ja mam tutaj 2 duże łyżki. Teraz wsypię tutaj 1 czubatą łyżeczkę bazylii. I na koniec pozostało dodać mi czubatą taką łyżeczkę miodu. I teraz, żeby to wszystko dobrze ze sobą wymieszać, dlatego ja wszystko tutaj dawałem w taki malutki garneczek, ja sobie to delikatnie podgrzeję, dużo szybciej to się wymiesza. No i sos, można powiedzieć, mam gotowy. Jego przed chwilą sobie posmakowałem i powiem Wam, że on jeszcze jest dla mnie troszeczkę za mało kwaśnawy. Jeszcze tutaj 1 duża łyżeczka octu jabłkowego, ale teraz już wymieszanie naprawdę będzie bardzo łatwe. On nie jest gorący, on jest tylko delikatnie podgrzany. Teraz pozostało nam to wszystko skomponować. Do śledzi wrzucam cebulkę. Czosnek. Teraz to wszystko tutaj dobrze przemieszam i dopiero jak będę miał to wszystko dobrze przemieszane, na koniec polejemy to sosem. Cebula, czosnek, śledzie przemieszane i teraz wlewam tutaj sos, który wcześniej sobie przygotowaliśmy.
No i teraz musimy to wszystko przemieszać tylko z tym sosem. I teraz tak, będziemy mogli to jeść od razu, bezpośrednio, ale ja zachęcam, schowajcie to do lodówki na dzień, na dwa. Niech to wszystko tutaj się dobrze przegryzie. Jak to wszystko przejdzie, śledzie w tym sosie z tą czerwoną cebulą i czosnkiem. Po prostu rewelacyjna. Sami zobaczcie, no samo przygotowanie bardzo, bardzo proste. Ja szybko to przełożę na salaterkę i zaprezentuję Wam, jak to pysznie wygląda. No i śledziki gotowe. No ja tutaj Wam wyłożyłem na talerzyk, żebyście dobrze zobaczyli, jak to pysznie wygląda. Czerwona cebulka, czosnek, śledzie i nic więcej, tylko przyprawy. No mam nadzieję, że film się spodoba. Na moim kanale jest już dość sporo tych filmików ze śledziami. Playlista śledzie, śledziki, zapraszam do odwiedzenia. Myślę, że śledzie większość z nas lubi, a możemy z nich robić naprawdę rewelacyjne dania. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawcie łapkę do góry, napiszcie jakiś komentarz pod spodem. Oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!